mieć odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj moja opinia na temat Santorini, ponieważ będąc na rejsie w Mali, byłem na dwóch rejsach. Pierwszy to był Malia Bush Cruise i Malia Bush Cruise był naprawdę super zajebiście z tym. Odbyło się to tak, że nas wzięli z Mali, z The Beach Road, dokładnie spod baru The Georgian Dragon Bar, i wzięli nas do Spinaloli i Spinaloli nas wsadzili na łódź i 4 godziny pływaliśmy sobie po zatoce i była jedna wielka impreza na tej łodzi z pływaniem, z konkursami, ze wszystkim, po prostu jedna wielka biba, super była. Było. Natomiast drugi rejs, na jakim byłem, to była właśnie Santorini. Ponieważ jeżeli jedziecie do północnej części Krety, zarówno zachodniej, tam gdzie macie Hanie, Retymo, jak i wschodniej części do północy, gdzie macie właśnie Heraklion, Chersonisos i Malię, to warto wybrać się do Santorini. Jest to miejsce, które warto zobaczyć raz w życiu. Nie jestem wielkim fanem Santorini po tym pobycie, ale ogólnie warto to zobaczyć. Przede wszystkim dlatego, że rejs z Heraklionu, ponieważ bierze was, a sobie wykupicie wyjazd na Santorini z Krety, to spod hotelu was bierze autokar i was bierze do portu w Heraklionie. W Heraklionie wsiadacie na prom, to jest katamaran z dwoma takimi tymi zadłużonymi częściami statku, dwukadłubowy katamaran, i on się różni tym od zwykłego promu, że jest dużo szybszy, ponieważ zwykły prom płynie z prędkością 10 do 12 węzłów i płynie na Santorini z regionu 5 godzin. To jest bardzo dużo. Te promy mają wielką ładowność, ale są dosyć wolne, te standardowe statki. Natomiast katamarany, jest ten właśnie film, która właśnie się tym zajmuje, ma katamarany i one płyną z prędkością 45 węzłów. To jest bardzo, bardzo szybko. Pomyliłem jednostki. 45 km na godzinę, 24 węzły. Normalny prom płynie 10 do 12 węzłów w 5 godzin, natomiast katamaran płynie 24 węzły, około 45 km na godzinę i dopływa w 2 godziny z Heraklionu na Santorini. I tam po prostu się przesiadamy znowu w autokar i autokar nas wozi po Santorini. Zwykle najczęściej w trakcie wycieczki się odwiedza słynne niebieskie domy, te białe, pocztówkowe właśnie białe domki z niebieskimi dachami się odwiedza oraz odwiedza się stolicę samego Santorini. W Santorini większość rzeczy będzie sporo droższa niż na Krecie, z tego względu, że na przykład wody nie ma ujęcia wody na Santorini i trzeba wodę przywozić promem. Tak samo dla ciekawości paliwo będzie droższe od około 20 eurocentów na Santorini względem paliwa na Krecie. Bo ile na Krecie będzie was kosztowało benzyna około 2 euro 10 centów, a gaz około 1 euro do euro 10, o tyle na Santorini to będzie już 2,30 dla benzyny, 1,30 dla gazu. Więc na Santorini będzie gaz droższy. No i ogólnie ta miejscowość z tymi kolorowymi domami jest najdroższa na Santorini, a stolica Santorini jest już troszeczkę tańsza. I tak, jeżeli chcecie zobaczyć te domki, słynne domki, właśnie białe domki z niebieskimi dachami, to tutaj was zawozi na parking i potem trzeba wejść po schodach kamiennych do góry, bardzo wysoko, ponieważ te domki są widoczne dobrze od strony morza. Jeżeli macie możliwość podpłynięcia jakimś motorówką, czymś od strony morza na Santorini, to od strony morza właśnie będzie ten piękny widok jak z pocztówki na Instagrama. Żeby zrobić taką fotkę jak na Instagrama, trzeba podpłynąć od strony morza na Santorini. Jeżeli się dostaniecie od strony lądu, od strony wyspy, to aż tak idealnego zdjęcia nie zrobicie. Przy czym warto też zabrać odpowiednie obuwie. Obuwie wygodne na płaskiej podeszwie, najlepiej buty typu trekkingowego. Zdaję sobie sprawę, że latem, kiedy jest 30 stopni, chodzenie w butach trekkingowych może być męczące, ale jest to ważne, ponieważ ważne jest to, żeby to była płaska podeszwa, ze względu, że to są schody kamienne i każdy kamień jest wyślizgany i pochylony pod innym kątem, więc i żeby były buty zabezpieczające kostkę,
żeby po prostu była obudowana kostka, bo źle staniecie, przechyli wam się stopa i możecie sobie rozwalić kostkę, skręcić kostkę i już więcej nie potańczycie na parkiecie. Więc buty trekkingowe, takie buty do chodzenia po górach chciałem mieć do wchodzenia po Santorini. Na Santorini lepiej wziąć sobie wygodne obuwie płaskie, jakieś tam balerinki na trasę, a na samą łażenie już po Santorini, po wyjściu z autokara, buty typowo właśnie trekkingowe, do spacerów po parkach, po lasach, w niskie góry, takie właśnie buty zabezpieczające kostkę na trekkingowej podeszwie będą potrzebne. No i ogólnie jest bardzo ładnie na Santorini, więc jeżeli chcemy porobić zdjęcia, ponagrywać sobie vlogi, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Natomiast kilka ważnych kwestii. Wyjazd na Santorini odbywa się wcześniej rano. W Mali mieliśmy, przyjechał po nas autokar o godzinie 6.20 rano, 6.10 rano. 6.10 rano był wyjazd z Mali. I jeżeli macie gdzieś dalej od Heraklionu, jesteście na Krecie, no to ten wyjazd może być nawet o 4, więc warto wziąć to pod uwagę. A jeszcze wcześniej byłem na Balia Bustrus, bo na Balia Bustrus byłem w niedzielę, a w poniedziałek miałem wyjazd na Santorini, więc byłem mocno nie trzeźwy i na 8 kasu pojechałem. I teraz tak, ważne kwestie są takie, że wcześniej rano będzie wyjazd, powrót do hotelu będzie około 20, między 20 a 21, w zależności od tego, jak dopłynie do Tamaran. Po godzinie 8 było wypłynięcie katamaranem z Heraklionu, po 10 byliśmy już na Santorini i płynął szybko. Może było niespokojne, a że płynął szybko, no to bardzo rzucało tym katamaranem, bujało. No ludzie, jak to ludzie, szczury lądowe były nieprzygotowane do tego, że na morzu są fale i się obżarli dzień wcześniej i nachlali. Ja też byłem nachlany, ale to nieważne. Najedli się na śniadanie dużo i żydali potem do kibla, do umywalek, przez burtę, no wszędzie gdzie się dało żydali, na podłodę i obujało solidnie. Na takim katamaranie było bardzo dużo ludzi, jest film, będzie opublikowany film, jak to wyglądało, więc rzucało. Była pogoda sztormowa, więc po prostu rzucało na wszystkie możliwe strony. Ja oczywiście, no, wiedząc o tym, że na morzu buja zawsze, i wiedząc, że w dzień wcześniej spożyłem dużą ilość alkoholu, bo na Maria Bustrus wypiłem, was proszę, 16 drinków, więc to naprawdę sporą ilość alkoholu przyjąłem do siebie. Więc wiedziałem, że śniadanie na tacu jest jak przeszczep. Może się przyjąć albo nie. Więc jadłem lekkie śniadanie, wiedząc, że jak mi się przyjmie śniadanie, to później w ciągu dnia sobie zjem jakiegoś burdera i będzie wszystko dobrze. Po prostu ze śniadaniem nie można na tacu przesadzić, bo człowiek się może dożygać. Zwłaszcza, że wybrałem się na prom, na pojęcie katamaranem na Santorini. Więc specjalnie zjadłem lekkie śniadanie. Bułeczka, serek, wędlinka, to wszystko. A, i płatki. Chillers, zimne mleko po brytyjsku. Staneczka soku pomarańczowego i bez przesady, nie? Więc wszystko świetnie, bardzo, bardzo udanie. No i oczywiście, ja byłem całkowicie zdrowy na statku, a reszta się dożygała. Ale zresztą, a potem mówiłem, że my, naród żeglarzy, że my mamy Fjord i Sand, Great Eastern i całą masę różnych statków, no Titanica też. No, że po prostu my naród żeglarzy. We Nation of Sailors. Że nam to nic nie będzie, no i nie było. Jest to w porządku. Oczywiście inni tam marudzili strasznie. A że płynąłem na Santorini z moją mamą, moja mama bardzo chciała pojechać do Grecji, bardzo chciała pojechać na Santorini, więc żeby spełnić marzenia o Santorini, ja chciałem pojechać do Mali, a mama chciała pojechać do Santorini, więc żeby spełnić jej marzenie, wziąłem ją w poniedziałek na Santorini, jechaliśmy razem. No i tam ludzie po sąsiedztwie, którzy siedzieli tam, jakiś Janusz zaczął tam narzekać strasznie, że ojej, a on z dwójką dzieci i żoną tutaj popłynął, bo chcieli zobaczyć Santorini. Oni nic od rana nie jedli, wzięli tabletki na chorobę morską, a teraz żydają i tak.
No chłopie, na morzu zawsze będzie bujało. Zawsze będzie fala mniejsza czy większa. No, bez, no, no ludzie, no bez przesady. No i popłynęliśmy. Jeśli chodzi o samo Santorini, jest bardzo ładne i warto raz w życiu zobaczyć Santorini. Przy czym, jeżeli macie problemy na morzu, bo się źle czujecie, zjedzcie lekkie śniadanie i ewentualnie weźcie tabletki na chorobę morską. Nie jedzcie za dużo, ale też nie bierzcie tabletki na pusty żołądek. Druga rzecz. Spirytus nie zaszkodzi. Jak przyjdzie sztorm, wyżydasz. Czyli po prostu można drinkować dzień wcześniej, można drinkować w tym samym dniu, można się bawić, można drinkować na promie. Po prostu, jakby co, wyżydasz. Następna kwestia, jeśli chodzi o Santorini. Na Santorini jest bardzo, bardzo drogo. Więc sugeruję zjeść coś na promie. Promy, bardzo, bardzo fajne. Na tych promach, na katamaranach jest bar. W tym barze można kupić dania kuchni greckiej, ale też burgery. Można także nabyć sobie drinki, nabyć sobie piwo, wino, jakieś tam drinki, zamówić. Jest względnie tanio. Uważam, że cena 11 euro za burgera na promie to nie jest zła cena. Naprawdę, to nie jest zła cena, zwłaszcza, że to jest prom. To jest cena naprawdę uczciwa. A burger był ładny, dobry, nie wiem, czy on był z wołowiny, czy z milonego szczura, ale nie bardzo mnie to interesowało. Wiem, że był smaczny. Nawet jeżeli to był szczur, to był najlepszy szczur, jakiego w życiu jadłem. I było fajnie. Jeśli chodzi o samo jedzenie na wyspie Santorini, to zarówno w tej miejscowości z tymi domkami, jak i w innych miejscowościach na wyspie Santorini jest problem z jedzeniem. Są punkty z jedzeniem, restauracje tak zwane, które serwują dania kuchni santoriniańskiej, kreteńskiej i ogólnie greckiej. Ona się będzie pisało Greek cuisine albo traditional cuisine. Tam nie ma food typu żarcia, żeby zjeść, zeżreć, tylko jest cuisine. Nienawidzę tego słowa cuisine. Nienawidzę tego słowa. No ale jeśli chodzi o jedzenie, to mi jedzenie nie smakowało. Były dostępne sałatki, sałatki z kurczakiem, sałatki bez kurczaka, jakieś tam steki. Nie było burgerów. Ja bym naprawdę bardzo chętnie zjadł burdera albo kebaba, ale z sosem, a nie te greckie coś, co jest bez sosu, to się gyros. Gyros jest dobry, jeżeli się obleje go sosem, ale Grecy podają gyros na sucho. I przede wszystkim dają gyros na sucho i na talerzu. A ja potrzebuję, żeby to mięso kebabowe, czy ten gyros, był po pierwsze w bułce, a po drugie z sosem. I po prostu zjadłem tą sałatkę, zapłaciłem koszmarne pieniądze za nią, bo ponad 50 euro za sałatkę. To sałatki były tak drogie i to nie w tej miejscowości z tymi domkami kolorowymi, biało-niebieskimi, tylko w stolicy Santorini, gdzie miało być taniej. Było koszmarnie drogo, jeśli chodzi o te sałatki i wszystkie rzeczy. No normalnie za lunch na bazie sałatka, kola, woda mineralna i dwa razy sok wyciskany z pomarańczy, dwie sałatki, kola, woda, dwa razy sok, zapłaciłem 200 euro prawie, 197 euro, normalnie myślałem, że mnie czy szlak tam trafi, zwłaszcza, że to była sałatka nie za duża i nie za bardzo smaczna, za mało sosu i tak się bardziej dla kozy. No nie pasowało mi to zupełnie. I powiem wam jak najbardziej szczerze, jak nas powiedzieć, że jak wsiadłem na prom, bo po zwiedzaniu tych dwóch miejscowości, pojechaliśmy do jednej miejscowości, do tej z tymi domkami, tam było troszeczkę czasu na pochodzenie sobie, porobienie zdjęć. Potem pojechaliśmy do drugiej miejscowości, do stolicy Santorini. Tam pozwiedzaliśmy i stamtąd pojechaliśmy autokarem na prom, gdzie dwie rodziny pojeżdżą katamaran do Heraklionu i w Heraklionie przysiadka na właściwe busy do różnych miejscowości. Jak wsiadłem na ten prom na Santorini, to
Naprawdę się ucieszyłem, że mogę zjeść hamburgera właśnie u nich w tej kafeterii promowej, że tam mogę zjeść prawdziwego burgera, a nie jakąś sałatkę diabelną, bo chcę zjeść po prostu normalne jedzenie. Normalne jedzenie, a nie, nie sałatkę. I to mnie po prostu ucieszyło, że burger jest. Natomiast co powinno być zmienione? Wybudować nowe terminale, zarówno w Heraklionie, terminal promowy, jak i na Santorini. Koniecznie wybudować nowe terminale, ponieważ są te miejsca poczekalne dla pasażerów, ale to powinno być zrobione, klimatyzowane po przede wszystkim terminale, a po drugie z rękawem do wejścia na statek. Nie, że ci ludzie wchodzą do terminala, który po pierwsze ma pozamykane wszystkie okna i drzwi, nie ma, jest w nim tylko mały wentylator, nie ma w ogóle klimatyzacji, a potem muszą wyjść do terminala, przejść po nabrzeżu do statku i wchodzą na statek przez ładownię. Wchodzi się na ładownię w tym katamaranie i dopiero po wejściu na ładownię wchodzi się po schodach do góry na pokład zamknięty, bo mamy pokład samochodowy, jest pokład samochodowy, deck A, deck B. To jest pokład zamknięty, klasa ekonomiczna. Deck C to jest klasa biznes, pokład zamknięty. I deck D to jest pokład otwarty, gdzie można wejść, ale uwaga, mocno wieje. Bo i tak płynie szybko, więc nawet gdyby morze było spokojnie, to będzie mocno wiało. To wejście jest przez ładownię, przez pokład samochodowy. Więc polecam deckom punkt pierwszy. Zróbcie terminale i w Heraklionie, i na Santorini do wsiadania na te katamarany. Żeby ludzie mogli wsiąść przez klimatyzowany rękaw, a nie w 30-stopniowym upale wchodzić na piechotę po nabrzeżu. Ani to bezpieczne, ani dobre. Druga rzecz. Wiem, że to tam klasyczna zabudowa dominuje na Santorini, ale postawcie tam jakiś punkt z hamburgerami i kebabami, żeby ona była zjedzona do burgera. On nie musi wyglądać jak super wieżowiec. Może to być wasza tradycyjna, lokalna zabudowa, byle przez to znajdował się ten pieprzony McDonald's czy Burger King, żeby człowiek mógł zjeść tego hamburgera. Co za problem postawić Burger Kinga? W Mali znajduje się jeden, dosłownie jeden McDonald's na skrzyżowaniu The Beach Road i Ramatitaki, czyli na początku tej głównej ulicy imprezowej. The Strip. Na The Beach Road znajduje się, w całym Mali jest jeden McDonald's, a Burger Kingów nie ma ani jednego. Natomiast na Santorini nie ma w ogóle miejsca, gdzie można zjeść burgera. Żadnego miejsca. Ani sieciówki typu Burger King, czy McDonald's, czy Five Guys, ani lokalnego burgera zrobionego przez Dreka. No kurna, nie ma co zjeść. Jeżeli wy chcecie, żeby turyści z Wielkiej Brytanii do was przyjeżdżali, zarówno w Mali powinny być punkty z burgerami, jak i na Santorini, gdzie chcecie, żeby ludzie przyjeżdżali, żeby były te punkty z burgerami. Nie każdy ma ochotę na typowo grecką sałatkę, naprawdę. Ja wiem, że wy jesteście z tego dumni, jako Grecy, że macie te swoje sałatki, te swoje wynalazki różne, ale na turysta z Wielkiej Brytanii to naprawdę nie będzie robiło wrażenia, nie robi to żadnego wrażenia. Oni chcą, my chcemy po prostu mieć burgera zjeść. I brak tego burgera będzie naprawdę bardzo zniechęcał ludzi. Przez to, że dostałem pieprzoną sałatkę w super cenie na Santorini, to zamiast burgera w rozsądnej cenie, to po prostu pan nie dostał w ogóle tipa. Nie dostał tip 0 euro. Tak bym dał 20% zwyczajowego tipa, ale że nie mogłem zjeść burgera, to musiałem wpierdalać sałatkę, to nie dostał tipa. Szadę bardzo. Więc moim zdaniem tak. Najedzcie się przed i weźcie wodę. Weźcie ze sobą wodę do picia, bo będzie wam potrzebna w tych upałach. Najedzcie się przed. Jeżeli będziecie głodni, zjedzcie coś na promie, bo na samym Santorini będziecie przymierali głodem, bo nie ma ani nawet pół burgera na całej wyspie. Jest to niesamowite. Więc gdybym wiedział, to bym zjadł 3 burgery na tym promie, a nie brał tej pierdolonej sałatki. Ale teraz wiem, że no, warto było tam pojechać, warto było Santorini zobaczyć.
Ale nie powtórzę tego wyjazdu. Na pewno nie powtórzę wyjazdu na Santorini, bo nie, po prostu kurwa nie. Kobiety, chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewoli.